tutaj jak podejdziemy, to mamy pokazaną biomasę. I biomasy, wszystko co nie jest węglem, nazywa się biomasą. Biomasy są dwa rodzaje. Jest biomasa tak zwana leśna, czyli inaczej rzecz biorąc, no, trociny, wióry. I biomasa agro, czyli to co wyprodukuje się na polu, bądź to co tutaj widzimy, to jest biomasa leśna, czyli no, zrębki, trociny. Natomiast tutaj mamy biomasę agro. Ja w tej chwili nie powiem co to jest, ale to może być słoma, trawa, siano. To co wszystko widzimy, to jest węgiel i jest w jego ponad 200 tysięcy ton w tej chwili na plastie. 3,5 tysiąca ton można sobie policzyć, na jak długo wystarczy. Kotły posiadają przerobione czy zmodernizowane paleniska, żeby ograniczać powstawanie tak zwanych NOX-ów, czyli tlenków azotu. Każdy blok, każdy kocioł jest monitorowany przez nas, przez obsługę, jak również przez wojewódzki WIOŚ, Inspektorat Ochrony Środowiska, w sposób bezpośredni, czyli oni mają podgląd na to, co się dzieje tutaj w Karolinie. Także my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby przekraczać te parametry, tak w zakresie tlenków azotu, dwutlenku siarki, no i oczywiście pyłu emitowanego do powietrza. W kotle woda jest podgrzewana, powstaje para, idzie do turbiny, rozpręża się skrapla, z powrotem tłoczona do kotła, podgrzewana i tak sobie krąży. Paruje, rozpręża się, paruje, rozpręża się. Po przejściu przez turbinę oddaje ciepło wodzie sieciowej, która krąży między elektrownią a miastem. Natomiast my, jak mieszkamy w bloku, to używamy wody tej naszej bloku i ta woda jest ogrzewana od tej wody naszej sieciowej, która krąży między elektrownią a miastem, a blokiem. Tak to jest urządzone. To nie jest woda, którą my bezpośrednio podgrzewamy, tylko w każdym bloku jest wymiennik i tam następuje wymiana ciepła między wodą sieciową tak zwaną, którą my tłoczymy do miasta, a wodą użytkową, którą Państwo i my wszyscy myjemy ręce. O 11:30 przed lekarzem górnym odjedzie autobus, który będzie Państwa do miasta. Tak więc, jeżeli ktoś z Państwa już ma dzisiaj dobrze, to dajmy do nas.